Czyli tak, czekaj, gdzie są te skrzynki? Najpierw tą skrzynkę codzienną, darmową, która daje nic, może ewentualnie dzień premium. Nie. Ja do tej pory jeszcze nie dostałem. Ja też nie. Wolne doświadczenia, jakieś to, pierdoły. Dobra, i teraz... Nie! Cztery skrzynki. Najpierw ona jeszcze dostała? Z długodystansowca. Okay. Szeregową skrzyneczkę, uwaga, otwieram. Tada, połóg! O. Pojazd premium LTP. 100 tysięcy srebra, 150 złota. Proszę bardzo. Pierwszy rzut ekranu. Czyli ze skrzynki szeregowego dostałem czołg. Ale LTP to pewnie jakaś trójeczka. Nawet nie wiem, czy takiej nikt go nie miałem. LTP. I teraz jeszcze mi zostały te trzy skrzynki na ten dziesięciolecie za te 50, 55 chyba milionów punktów. Dobra, otwieram pierwszą. Pojedynczo, bo można wszystkie trzy. Pojedynczo. Tada, czołg! Rower 237 i jeden dzień premium. Pięknie. A, 1,5 miliona mi dało, czyli musiała mieć ten czołg. To tak samo jak ja. Dobra, uwaga, następna skrzynka. Czołg! Pierdolisz. Koncept 1B. I dzień, i 7 dni konta premium. Ja też to sam. Otworzyłem 3 konta skrzynki premium. I w 3 skrzynkach miałem czołg. Ja pierdzielę. No. Ale nie dostałem kasy srebra, więc chyba go nie miałem. Aha. Ale ty, mam tyle złota, że mogę kupić premium. Ten, znaczy się to sezon. Aha. 2000 mam. Ja to kupię ten sezon, bo ja go pewnie zrobię i tak dostanę zwrot później tego złota. A dodatkowo jeszcze jakieś czołgi przecież będą. Dobra, i ostatnia skrzynka. Ta-da! 7 dni konta premium. Tym razem wzmocnienie PD dowódcy razy 6, 3 sztuki. To była słaba. No dobra, a na 4 skrzynki 3 czołgi. Pa, pa!